kisnę z tymi nowymi botami, nie podobają mi się one. Nie mam w nich wiary. Nie wierzę im, że będą wykonywać swoją robotę tak, jak należy. Witam was wszystkich, moi kochani widzowie, z tej strony Mr. Zupałka i witam was w nowym odcinku Końca, nie widać, z gry Shoppe Keep. Dawno nie graliśmy, wskoczyło dużo update'ów po drodze i nie mam pojęcia... The fuck? Boże, jak my wyglądamy? Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Nie mam pojęcia, gdzie ja jestem tak naprawdę. Co tu się dzieje? Co to za cholerstwo jest? Aaaa, więc to jest chyba ta nasza hacjenta. To jest ten budynek, co wrzucili kilka update'ów temu, ja nie wiedziałem, o co z nim chodzi. I to jest nasza chata teraz. O mój Boże. Były też update'y do tego, jak boty działają. I teraz już nie mamy paliwa. Teraz się płaci naszym botom. Chcę, żebyś atakował złodzieja, więc 50 zł za złodzieja będziesz zgarniał. No sobie nieźle się cenisz, bocie. Zatrudniam was wszystkich. Dobra. Tu wszystko jest okej. Wszystko wygląda po ludzku jakoś. O, ciebie jeszcze muszę zatrudnić. Szkoda, że nie mam kasy na razie za bardzo, żeby wam płacić. A... No dobra, no... Nie przedłużamy, włączamy tą grę i zobaczymy, jak się odnajdę w tym update'cie. Okej, te drzwi... chyba nie działają tak, jak powinny działać. Dobra, standardowo idziemy obczaić wszystkie śmietniki. W tej mieścinie. Czy one będą teraz puste? Za każdym razem... Nie podoba mi się to, zazwyczaj za każdym razem, jak się włączało grę, to były one pełne. I to naprawili skisy jedne. Dlaczego ja nie mam kasy? Dlaczego ja nie mam pieniędzy? Czy te boty od razu zgarnęły sobie tą kasę? Myślałem, że te boty będą zgarniać... tą kasę... Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Wow! 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 Dlaczego się wyłączyliście? To jest 50 golda za minutę? No chyba was grzeje. Chyba was grzeje. Wyłącz się. 50 złota za minutę za użycie bota. No chyba was wszystkich grzeje teraz. Jestem niepocieszony tym faktem. Zdecydowanie wolałem system z paliwami. Panie bocie. Nie stać mnie na was naraz. Na razie. Dobra, otwórzmy tutaj ten panel. Okej, te rzeczy inaczej wyglądają. Wizard Pants. Nie było czegoś takiego jak Wizard Pants ani Wizard Belt. I na pewno nie było Fire Resist oraz Wild Growth Potion. Nie było takich rzeczy. Christian Potter Skis. Co ty robiłeś, Christianie? Kradłeś, rzucałeś? Zastanów się nad sobą. Odłóż. Dobra. Leather Gloves. No to ci sprzedam, tak? No to idźże mnie stąd. Idź. Dobra. On się scalił z podłogą, więc... nic więcej ze mnie zrobię. Jestem ciekaw, jaka jest aktualnie pora roku. Czy to jest lato, czy co? Wtedy w zależności od pory roku to inne mikstury mogę wrzucać na sprzedaż. Tak widać, jakiś Fire Resist się pojawił. I tym podobne. Okej, ten się nie zaciął. Dzięki ci bardzo, panie Piotrze. Odłóż to. Dobra. Uruchomię tylko jednego bota. To był błąd, że uruchomiłem wszystkie cztery boty naraz. Jeden będzie musiał sobie poradzić. To jest 50 zł na minutę. Jeden dzień ma... 15 minut? Chyba 15. No, bo to nie jest wtedy... Zgaduję, że w ostatecznym rozrachunku to będzie tańsza inwestycja niż paliwo. O, mygy. To się rozprzestrzenia.
Ten wirus się rozprzestrzenia. O, ma rękę w jego dupie. Nie komentuję tego. Są różne fetysze na tym świecie. Każdy ma inne zainteresowane. Co tu się dzieje? Na razie jest spokój, co mnie bardzo cieszy. Po takiej długiej przerwie to liczę na spokój. A nie, że mnie gra wrzuci na głęboką wodę. Ale kim jestem z tej chaty? The fuck? Na cholerę ona tu jest, co ja tu mogę robić? Po co oni mi tutaj to przenieśli? Jeszcze wyglądamy jak ostatni skic na świecie, nie? Kto wymyślił, że mamy mieć taką czapeczkę na sobie? Bez sensu! Nie podoba mi się to! Nie jestem zadowolony! Dobra, panie bocie działasz. Wiem, że oni też... w którymś update'cie zmniejszyli ilość kupujących, którzy się pojawiają w mieście. Trochę mnie martwi, ponieważ zarobiliśmy na razie tylko 1000. Jeżeli skisnę teraz, już nie będę miał tych moich zarobków ponad 30 tysięcznych, to będę smutny. Całe szczęście, że mamy trochę więcej przedmiotów nakupionych. Więc od razu nie będę kisnął z tymi pieniędzmi. Ja, że mamy mnóstwo przedmiotów na sprzedaż. Tylko niech ludzie tutaj przychodzą i je kupują. Cena jest nadal ta sama wszystkiego, jest 175%. Okej, zaczyna się dzień. Być może panikuję bez potrzeby, zacznie się dzień i znowu będzie syf. Chcę, żeby był syf, ponieważ ja na syfie zarabiam. A wy tutaj ciągle się konszaktujecie. Przestańcie! Wyjdźcie mi z tego sklepu! Co oni robią z tymi rękawicami? Biorą, rzucają w... Ale widzę, że rękawice są dosyć gorącym przedmiotem teraz. Dobra. Zobaczmy nasze pointy, ile mamy. 35. Okej, tutaj już mamy wszystko wykupione. Wow, nowa grafika. W ogóle zdecydowaliście, że będziemy odblokowywać złodziei, więc... to jest następna rzecz, nad którą pomyślimy. Sprawdzę, czy może jakieś nowe skilly nie dodali. Niestety nie. Nie mam żadnych nowych skills. A ja nie spojrzałem na questy. Możemy spróbować tego questa i możemy spróbować tego questa. A... tego questa chyba... co to jest za tarcza? Wydaje mi się, że my nie mamy tej tarczy. Takiej tarczy nie mamy na sprzedaż. Buckle shield. Jest wooden shield. A buckle... buckle nie ma. Być może musiałbym... być może buckle shield to jest sprzęt, który trzeba skraftingować. Nie mam pojęcia. Okej, okay, minęło już 1,5 minuty dnia, a my nadal kiśniemy z pieniędzmi, nie? Zabij go. Czego go nie zabiłeś? Chyba, że on nie kradł, tylko rzucił czymś. Kisnę z tymi nowymi botami, nie podobają mi się one. Nie mam w nich wiary. Nie wierzę im, że będą wykonywać swoją robotę. Tak, jak należy. Come on, ludzie, chodźcie do mojego sklepu, mam dopiero ledwo co 4000, no. Kisnę z tym, kisnę tym życiem. Nie podoba mi się to. Mogę kupić game pointy za kasę, cudownie. A jest Frost Resist Potion? Nie ma go na sprzedaż. Nie, jest też. Się zastanawiałem, czemu jej nie ma. Dobra, kupimy po jednym z tych. Chcę sprawdzić, czy one się sprzedają w tej porze roku. O, myślałem, że się zacięłaś. Dobra, więc skórzane zbroje w ogóle nie schodzą, jak na razie. Co tutaj schodzi, co tutaj nie schodzi. Weź mieczyk. Zupełnie stan meczyków. I toporów, ponieważ widziałem, tam ludzie chodzili z toporami. Come on. Raz. I dwa. I dwa. Dobra, malutkie mieczeki. Podnieś, dziękuję. Cudownie. Jeszcze z tej strony. Kto mi rzuca moim toporem na ziemię? Ktoś się może potknąć i skaleczyć.
Takimi rzeczami się nie rzuca na ziemię. Moi drodzy kupujący. Takie rzeczy się nie robi. A. Dobra, spodenki możemy uzupełnić. Okej, na razie mamy ledwo co 10 tysięcy, nie podoba mi się to. Widzę, że gra skutecznie ukróciła moje ogromne zarobki. Ponieważ nie wierzę w to, żebyśmy mogli przekroczyć 30 tysięcy w tym momencie. Dzięki, gro, dzięki za nic. Dobra, uzupełni buty. Zobaczmy, co u magów się dzieje. Jak na razie wszystkiego jest jeszcze. No widocznie mało magów tutaj do mnie przyłazi. Okej, nie to nie. Dobra, ale manę możemy odłożyć na półeczki. Cudownie. Nie! No. Idźmy zobaczyć. Czekajcie, najpierw ściągnę tu. Idziemy wziąć nowe połszyny. Gdzie jesteście, nowe połszyny? Niech oni mi w końcu zrobią porządny ekwipunek, a nie, że ja, kurde, muszę przez sam mój ekwipunek scrollować. Scrollować kółkiem od myszy. Wkurza mnie to. Im więcej masz przedmiotów, tym gorzej to jest. Dobra. 15 tysięcy. Cudownie. What? Kiedy? Dopiero co tutaj byłem? Dopiero co tutaj sprzątałem i układałem? A to już taki burdel. Zobaczcie, ile tutaj tych mieczy leży. 4 miecze leżały. No, kisnę z wami. Nie macie szacunku do mojego sklepu, więc wyjazd. Ja nikomu tutaj nie kazałem przychodzić. I nie obchodzi mnie to, że jestem jedynym sklepem w tym mieście, może w tej dzielnicy. Niech wam nie kazał tu przełazić. Do mi tutaj chodzić i niszczyć, regenerować. Widziałem to. Widziałem to, jak rzuciłeś tą tarczą. Jestem niepocieszony waszym zachowaniem. Czy tak się zachowują dorośli poszukiwacze przygód? Ponieważ nie jesteście dziećmi. Jesteście dorosłymi poszukiwaczami przygód. A że na pewno tak nie zachowujecie. Kuźwa. Wiesz to? I raz, i dwa. Dwa. W ogóle czytałem, że w nowym update'zie mają dodać możliwość kupowania przedmiotów od klientów. Nie wiem po jaką cholerę, ale najwidoczniej będzie taka możliwość. I może będą się pojawiali kiedyś z jakimiś rzadkimi przedmiotami. Będzie faktycznie opłacało się od nich kupić, by nie sprzedać je jeszcze raz. Zobaczymy. Kurde, przekroczyłem 20 tysięcy. Być może się po prostu odzwyczaiłem. I faktycznie jakoś zarobimy trochę. Okej, więc ten Fire Resist się sprzedał, więc zgaduję, że to jest ta mikstura, którą mogę teraz kupować i sprzedawać zamiast Frost Resista. O Chrystusie, co to było? A, mój telefon, dobra. Zawału dostałem. Dobra. Jestem ciekaw, czy oni mi wyjdą, jak się dzień skończy. Jestem ciekaw, czy zaczną uciekać. Nie jestem pewien. Czy magowie się po prostu lepiej zachowują, czy jest ich mniej? Wydaje mi się, że jest ich mniej. Patrzcie, bo nawet... Nie, no jest po prostu ich mniej. Dlatego tak nie rzucają wszystkim na prawo i lewo. Dobra, widziałem, że tu różdżka leżała. Podnieśmy tą różdżkę. Dziękuję. To ja w ogóle teraz muszę dokupić stojaki. No, uzupełnisz mi to. Muszę dokupić stojaki tutaj. Na spodnie magiczne. Na spodnie, nie, na spodnie i na spodnie. Na spodnie magiczne. I no coś jeszcze. I na pasy magiczne. Bo się te dwie nowe rzeczy pojawiły w moim ekwipunku. Oraz buty chyba. Ja nie mam miejsca na te rzeczy. No na pasy jeszcze znajdę, ale na inne. Średnio to widzę. Co rzeczywiście będą, żeby kombinować? Ponieważ chcemy maksymalizować nasz potencjalny zysk. Nasz potencjalny przychód. Podoba mi się to, jak czasami rzucam tym mieczem, to on stoi w stoi pionowo. I nie opada. Nie lubimy, jak rzeczy opadają. To nie jest wstyd, jak opadają, ale nie lubimy, jak opadają.
I to tu. Tak. Bang. Dobra. Wszystko jest okej. Okay. Dzień się zaraz skończy. To pójdę. Pobiegnę obczaić śmieciory. A w ogóle to zdecydowanie mniej ludzi tutaj do nas przychodzi. Nic z tego. Jak kiedyś sam gram, to też mi się pojawiało to zielone strojstwo i zawsze spadało pod ziemię i nigdy tego nie udało mi się złapać, nawet nie wiem co to za przedmiot jest. Ale tak, tak jak mówiłem, wydaje mi się, że faktycznie mniej ludzi przychodzi do naszego sklepu. Jest. Zdecydowanie widać, że mniej ludzi się kręci w tym mieście. Ale wydaje mi się, że ci, którzy przychodzą, to są faktycznie zainteresowani już moim sklepem i dlatego te zyski jeszcze tak mocno nie oberwały. Chociaż jestem ciekawy, ile zarobimy na tym ostatnim odcinku, bo wydaje mi się, że to była dosyć spora suma. Teraz na pewno je do niej nie dobijemy. Czytałem też, że w którymś update'cie floor matki zostały naprawione, więc UPAA! Zaczniemy je kupować. Znowu. I być może będę szczęśliwszy teraz z nimi. Dobra, podnieś, podnieś. Odłóż. No. Odłóż. Czemu nie trafiasz? No, cudownie. Cudownie. Dobra, 17 sekund. Jestem naprawdę ciekaw, czy wy pobiegniecie mnie stąd. Chcę, żebyście mnie stąd wybiegli. Chcę to widzieć. Come on, come on, odliczamy. 6, 5, 4, 3, 2, 1, blast off! The fuck? Czy oni teraz zamieszkają w moim sklepie? Okej, gra. Dobra. Rozgoście się. Tylko nic nie kradnijcie. Dobra, więc zaczniemy uzupełniać wszystkie skisy po kolei. Tradycyjne, czyli trzeba teraz wszystko ułożyć na swoje miejsce, dokupić rzeczy, których zaczyna nam brakować i zobaczyć, w jaki sposób możemy się rozwinąć. No, a w tym wypadku mamy do rozwinięcia tutaj sekcję przedmiotów dla magów. No, dziękuję. O nie, jeszcze jeden hełm. Dobra, zaraz. Bang. Jeszcze jeden heal. Dobra. Ramienniki. Odnieś. Tarczałki. Nie zgaduję, że żadnego questu nam się nie udało zrobić. Byłbym zdziwiony, gdybyśmy któryś quest wypełnili. Chociaż chyba jeden wzięliśmy na mikstury i na manę, więc ten być może nie skisnął. Dobra, jeszcze tylko spodnie i tutaj sekcja wojownika zostanie skończona. W ogóle też mam wrażenie, że o wiele mniej brudu jest nanoszonych do mojego... brudu jest nanoszonego do mojego sklepu. Więc jas! Jak najbardziej taka zmiana mi się podoba. Dobra, naprawiamy wszystko. Naprawiamy wszystko. Celuj tym wskaźnikiem. Okej, czy mój bot ciągle pobiera mi pieniądze? O, znikli. Wydaje mi się, że mój bot ciągle pobiera moje pieniądze. Więc ogarnij dupę. Wyłącz się. Dobra, co ja robiłem? Naprawiałem skisy. Bęk. Wszystko. To trzeba naprawić i stojaki na bronie. Stojaki na bronie zawsze są zużyte. Ponieważ przy bronie zawsze jest ruch, co mnie zdecydowanie cieszy. Bronie to jest bardzo dobry... dobry biznes. Co tu się dzieje? Dzień dobry. Czym jesteś? Chodź tutaj. Rękawice skisły. I się zaczęły ruszać. Same z siebie. Wołajcie egzorcystę! Dobra. To jak najbardziej uzupełnić. Buty jak najbardziej uzupełnić. Mikstury. Czyli co? Ja teraz tego Frost Resista ściągnę i kupujemy tego Fire Resista. Najwidoczniej ta mikstura jest odpowiednia do tej pory roku. A na razie mogę wszystko naprawić. Te regały zawsze mocno kisną. Tutaj zawsze jest dużo ruchu.
Bing. Dobra, i... Arr! Ej, serio, i tego brudu prawie w ogóle tutaj nie ma. Ale nie wiem, czy będzie mi się dało po całe flormatki kupować. Bo wiele, wiele mniej brudzą. Ja nie narzekam, ale... Jestem ciekaw, czy... Oni planowali, żeby... Aż tak... Ukrócić brudne... Buty naszych klientów. Podnieś. Bang, bang. Dobra. To jest uzupełnione... rękawice. Kurde, ale mało rękawic poszło. Tylko jedne rękawice, bo jedne leżały na ziemi. Wydaje mi się, że w trakcie... Dnia nie uzupełniałem rękawic. Więc jestem troszkę zaskoczony. No w ogóle magowie z kiśli prawie nic ode mnie nie kupili. Co to ma być? Jestem niezadowolony tutaj prezencją albo brakiem prezencji magów w moim sklepie. Ale spróbujemy ich przyciągnąć. Oczywiście, że spróbujemy. Taki jest nasz cel. Dobra. Czas na zakupy, tak? Co ja muszę dokupić? Tarczałki mamy. Miksturki musimy dokupić. To się za często nie zdarza. Ja potrzebuję... Z 10 kupimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tarcze mamy, miecze mamy, rękawice mamy z obu rodzajów jak najbardziej. Czego mam poniżej 20? Na pewno trzeba dokupić plate chestów, dokupimy. Z 30, czemu nie? Buciki, buciki, buciki. Gdzie są moje płytowe buciki? Są. Raz, dwa, trzy. Tutaj kije, raz, dwa, trzy. Na ramienniki. Raz, dwa, trzy. O, pasy. Pasów to jest zdecydowanie najwięcej muszę dokupić. Gdzie są pasy? Pasy! Come on! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, 22 tysiące i teraz z tych nowych rzeczy... Bo wszystko jest, kurde, dla magów. Nawet na ramienniki! Fuck! Dobra, zaczniemy od pasów. Ponieważ pasy będzie mi... Najwygodniej gdzieś ustawić. Na buty... Też mam miejsce. Dobra, nie kupiłem Fire Resist Potion. Proszę bardzo, ale... Gdzie jest moje zamówienie? Okej, dobra, skisło. Myślałem, że mi wcale nie zrobiło z tego zamówienia. Ale szybko. Dobra, więc wszystko mamy. Poza tymi miksturkami. Ale nie chcę kupować chociaż paru tych miksturek, ponieważ chcę kilka flormatek kupić, żeby zobaczyć. Boże, 350 one kosztują, tylko jedną mogę kupić. W dupie to mam. Dobra, więc pozbędziemy się tych różdżek. I ustawimy tutaj jedne buty magiczne. Więc to jest to. I dokupimy regał. Żebyśmy mogli tutaj pasy położyć magiczne. Bang. Są pasy, są pasy. Czyli będę musiał jeszcze im dokupić na ramienniki. I coś jeszcze tam było. Ale skisłem, że aż tyle przedmiotów dodali do maga. Bo przynajmniej jestem prawie, że w 100% pewien, że tego nie było. Jeżeli to było, jak kisłem przez cały odcinek, bez sensu, to was bardzo za to przepraszam. No ale dobra, tutaj... Wydaje mi się, że sklep jest jak najbardziej przygotowany. Kisnę z tego, nie wiem na jaką cholerę tutaj to jest. Mogę stąd wyjść nadal? The fuck? Dobra, więc skończymy. Ogarniam powoli trochę te update'y. Wróciliśmy po przerwie do Shoppe Keep. I mam nadzieję, że uda mi się utrzymać z już stałą dawkę odcinków z Shoppe Keep aż do końca serii. Więc ja się teraz odmelduję, do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye!